Cześć! Witajcie na kanale lub bezpośrednio na jednym z ostatnich tak naprawdę wywiadów. Dzisiaj moim gościem jest publicysta, student politologii i współautor książki o demokracji bezpośredniej, Rok Zygmunt. Kłaniam się. Rok, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? O książce, tak jak już wspomniałaś, Instytut Demokracji Bezpośredniej jako no, swoiste zwieńczenie działań w 2023 roku wydaje książkę. Książkę, która będzie takim też ideologicznym pewnym, czy ideowym credo tego, o czym tutaj mówimy w Instytucie. Będzie składała się z kilku rozdziałów. Będzie rozdział profesora Mirosława Matyi, koordynatora merytorycznego naszego projektu, częstego gościa twojego na kanale, który napisze o tym, jak demokracja bezpośrednia działa w Szwajcarii, czyli w kraju, który uchodzi za modelowy przykład. Demokracji zbliżonej do tego bezpośredniego modelu. Będzie rozdział Piotra Turnowskiego, koordynatora Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który w taki bardziej konkretny może sposób przedstawi to, o co walczymy, czyli jakie postulaty z tego kręgu bezpośrednio demokratycznych chcielibyśmy, żeby w Polsce zaistniały, jakie zmiany prawne są w Polsce w tym aspekcie potrzebne i dlaczego. Będzie rozdział Tomasza Synowca, który przyjrzy się temu, jak referenda, jak demokracja bezpośrednia działa na świecie, w takim, takim zagraniczno-historycznym rysie. Tak, tutaj też na pewno będzie to świetne uzupełnienie do tych wielu rozmów, które prowadziłam z Tomkiem Synowcem na kanale dotyczących kwestii bieżących, bo my zwykle rozmawialiśmy właśnie z Tomaszem na kanale o bieżących referendach czy głosowaniach na świecie, ewentualnie czasami z rysem historycznym i takim lekkim wstępem teoretycznym, a tutaj to będzie świetne poszerzenie, jeśli kogoś interesuje, jak wygląda demokracja bezpośrednia, jak wyglądają referenda na świecie. Tak, no myślę, że też ważnym pod tym kątem, że pewne przybliżenie faktów historycznych może zadać kłam teoriom, że no, różnym teoriom na temat tego, co się na czym się w referendach głosuje, na czym się nie głosuje. No i też będzie rozdział mojego autorstwa o badaniach, które przeprowadziliśmy. Przeprowadziliśmy kilka tur badań, w których zapytaliśmy Polaków między innymi o to, jaki jest ich stosunek do referendów lokalnych, jaki jest ich stosunek do odrzucania ustaw w referendach, jakie są ich refleksje po tym referendum, które odbyło się 15 października w Polsce i jakie ewentualne zmiany prawne dostrzegają, które mogłyby też wzmocnić zaufanie do referendum jako do instytucji. Pytaliśmy o referendum w kontekście Unii Europejskiej, też na kanwie zapowiadanych zmiany traktatów, na kanwie też przyjmowania ewentualnego nowych członków do wspólnoty i zapytaliśmy o rzecz może mniej medialną, ale ciekawą i istotną, mianowicie o cyfryzację demokracji. O to, jak Polacy zapatrują się na cyfryzację zarówno metod demokracji, w tym sensie na przykład zbierania podpisów pod inicjatywami uchwałodawczymi, jak i też dokonywania aktów, na przykład głosowania w referendum czy w wyborach. Także bardzo serdecznie się polecamy z tą książką. Ona będzie dostępna na naszej stronie, można się zarejestrować i książkę Państwo dostaną. Tak, tak, bo książka w tym momencie jest drukowana, ona już jest zamknięta, wysłana do drukarni, czekamy tak naprawdę, aż ona do nas przyjdzie i końcem roku będziemy wysyłać ją osobom, które wyraziły taką chęć, także jeśli jesteście chętni, żeby dostać taką książkę w egzemplarzu papierowym, takim stacjonarnym, żeby móc ją dotknąć, to można wejść na naszą stronę lub bezpośrednio.pl i tam właśnie się zapisać. Razem z tą książką będziemy też wysyłali broszurę z podstawowymi informacjami, jak działa demokracja bezpośrednia w Polsce, autorstwa profesora Mirosława Matyi. Także na pewno zachęcamy. Udostępnimy też te wszystkie materiały online dla osób, które wolą właśnie w takiej formie poznawać informacje.
żebyście mogli też tutaj zobaczyć, co i jak. To jest takie, myślę, dziecko o kilku osób związanych z projektem, ta publikacja, która też wieńczy tą pracę ponad półroczną tak naprawdę. Ty napisałeś rozdział, w którym jest podsumowanie wielu badań, które się odbyły w międzyczasie. Już powiedziałeś właśnie o tych badaniach, jakbyś mógł, czego one dotyczyły, jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, co możemy w ogóle znaleźć w twoim rozdziale, z kim jakby była współpraca, kto przeprowadzał te badania, na jakiej zasadzie one wyglądały, kiedy one się też odbywały. Tak, one się odbywały na przestrzeni kilku miesięcy, w kilku turach, w maju, między innymi w czerwcu i w listopadzie. To jest ta ostatnia tura, która miała miejsce po wyborach 15 października. No, przeprowadzała je sondażownia IBRIS za pomocą no, na reprezentatywnej próbie badanych. I chciałbym też, żebyśmy pogadali trochę o wnioskach, jakie można z tych badań wysnuć. Bo też wydaje mi się, że jeżeli miałbym jakiejś konkretnej grupie polecić te wyniki badań, to tą grupą byliby politycy. To znaczy, z tych badań naprawdę wynika, że demokracja bezpośrednia nie jest czymś, co jest Polakom obojętne. To nie jest tak, że oni w ogóle nie myślą o podmiotowości w tych kategoriach. Co też dobrze obrazuje odpowiedź na dwa pytania, które zadaliśmy w dwóch różnych turach, z których intuicyjnie wynika, że Polacy czują za mały wpływ na to, co się dzieje. Znaczy, Polacy przede wszystkim uważają, że zbyt duży wpływ na przykład na działanie ich wspólnot lokalnych ma ta lokalna elita, czyli samorządowcy, czyli ludzie, którzy są w jakiś tam sposób decyzyjni formalnie. I podobnie się ma sprawa z referendami. Znaczy, Polacy uważają, że referenda są w Polsce mimo wszystko zbyt rzadko. I tutaj przewaga jest zdecydowana osób, które uważają, że jest zbyt rzadko w stosunku do tych, które uważają, że zbyt często są w Polsce organizowane referenda. Czyli w takim razie wiemy, do kogo też można kierować te wyniki tych badań. Myślę, że te wnioski będą interesujące nie tylko właśnie dla polityków, ale dla wielu innych grup, a jeśli myślimy o politykach, to nie tylko dla tych polityków na tym szczeblu najwyższym, parlamentarnym, ale także dla tych lokalnych, bo to pokazuje, że Polacy chcą mieć wpływ na tą codzienną działalność państwa, samorządu, chcą w jakiś sposób współtworzyć, współdecydować. To też jest taki wniosek, że demokracja bezpośrednia jest istotna, tylko trzeba mieć właśnie dobre narzędzie i trzeba też edukować, jak z tych narzędzi korzystać, bo my mamy sporo narzędzi demokracji bezpośredniej. Niektóre z nich wymagają, powiedzmy, jakichś lekkich korekt, ale na pewno brakuje edukacji o właśnie tym, jak wykorzystywać te narzędzia, czy one są ze sobą komplementarne, czy nie, jak jakby są formy prawne danych narzędzi, bo trudno jest się też przebić samemu na pewno przez szereg ustaw czy uchwał, żeby mieć potem pełną świadomość, jak co tworzyć, także też będzie na pewno duża rola tutaj edukacyjna, jeśli nam zależy, żeby wyciągnąć wnioski z tych badań i żeby potem odpowiedzieć na te wnioski, a nie tylko, żebyśmy wiedzieli, co myślą Polacy i zostawili to tak po prostu. Co ciekawe, zadaje się pytania Polakom o pewne abstrakcyjne mechanizmy, na przykład o to, czy podoba im się odrzucanie ustaw w referendum. To zdecydowana większość powie, że tak, że chcą takiego mechanizmu. Natomiast gdy się spyta o konkret, który w jakiś sposób ma polityczny kontekst, no to odpowiedzi się zdecydowanie mocniej polaryzują. To znaczy, gdy zapytamy na przykład o to, czy chcemy, idąc za tym przykładem odrzucania ustaw w referendum, czy chcemy, żeby zorganizowano referendum o ustawie, która konstytuuje komisję do spraw badania rosyjskich wpływów, no to odpowiedzi już są zdecydowanie równie się rozkłada liczba tych, którzy są za i są przeciw. Chociaż tu trzeba też dodać, że bardzo często, gdy pytamy o to, czy dane referendum powinno być rozpisane, no to odpowiedzi mogą być mniej lub bardziej pozytywne. Natomiast gdy zapytamy, ale czy gdyby już było rozpisane, to czy wzięłaby pani lub wziąłby pan udział w głosowaniu, to większość powiada, że tak. Więc jest potencjał w polskim społeczeństwie zdecydowanie. Jest też potencjał do zmian prawnych. Znaczy, ponad połowa osób uważa, że
referendum obligatoryjne po zebraniu, powiedzmy, na przykład 1 000 000 podpisów, bo też o takie tak pytanie formułowaliśmy, powinno zaistnieć, znaczy powinien być mechanizm, który pozwala bez zgody Sejmu lub jakiegoś innego czynnika oficjalnego rozpisywać referenda w przypadku zebrania znaczącej liczby podpisów i wtedy no jakby ten mechanizm stałby się rzeczywiście oddolny, tak? Bo to ludzie organizowaliby się i rozpisywali referenda samodzielnie. Ponad połowa też tych zmian prawnych w kontekście finansowania kampanii referendalnej. Mhm. Znaczy, że... Najpierw się odniosę właśnie do tej liczby podpisów i do referendum obligatoryjnego, biorąc pod uwagę, jakie są wyniki badań. Ostatnio też w ogóle do Sejmu wpłynęła petycja w sprawie referendum obligatoryjnego, co prawda osoby związane z tą inicjatywą, z petycją, z generatora referendów postulowały, żeby tych podpisów wymaganych było 250 tysięcy, a nie 1 000 000, ale różne partie też na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wypowiadały się pozytywnie tak naprawdę o referendum obligatoryjnym, tam ta liczba wymaganych podpisów też się różniła od zwykle 500 tysięcy do 1 000 000. W takim razie myślę, że to jest jedna taka rzecz, której my powinniśmy jako obywatele, społeczeństwo oczekiwać, bo wydaje się, że panuje powszechna zgoda tak naprawdę na to, że raczej jakby nie ma głosów sprzeciwu, nie tylko jakby partie, obywatele również, też jakby są petycje w tych sprawach, także powinniśmy w jakiś sposób oczekiwać właśnie od polityków, zwłaszcza, że mamy świeżo wybrany rząd koalicji 15 października, żeby oni się zajęli też tą kwestią, skoro jest, właśnie ma to jakieś poparcie i to ma szerokie poparcie społeczne. Tak, no wielokrotnie podnosiliśmy ten temat, wskazując, że partie, które były w opozycji, proponowały ten mechanizm, jednocześnie przechodząc zajmując stery rządu, no już nie były tak skore do wprowadzania referendum obligatoryjnego. Ale właśnie, zmiana w kampanii, w kwestii finansowania kampanii referendalnej, no wielokrotnie też mówiliśmy, czy na łamach strony internetowej, czy na kanale, o tym rozmawiałaś, że no, finansowanie kampanii referendalnej to jest w Polsce Eldorado, to znaczy generalnie nie ma przeszkód w finansowaniu kampanii referendalnej, w przeciwieństwie do kampanii wyborczej, która jest rozliczana bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnie. No i ponad połowa osób odpowiada, że uważa, no, że powinien skończyć się ten proceder. Jednocześnie niemal 50% uważa, że zaufanie do referendum wzmocniłyby konsultacje społeczne pytań. O czym też mówił niedawno w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Szymon Hołownia. O tym, że panel obywatelski, że konsultacje społeczne to jest coś, co gdzieś tam mu na sercu leży. Zresztą bodajże dzień referendalny też ostatnio był gdzieś tam w debacie publicznej. Się pojawiał chyba za sprawą marszałka seniora Sawickiego. Więc te postulaty gdzieś tam są w przestrzeni publicznej, nie jest tak, że nikt o nich nie rozmawia. Pytanie, czy się zmaterializują? Będziemy w takim razie tego pilnować, będziemy też chyba tego oczekiwać w takim razie, skoro to jest coś, co jest dla nas istotne i co potwierdzają także politycy. Czego dotyczyły jeszcze właśnie te kwestie badań, jakie jeszcze wnioski możemy wysunąć? Powiedziałeś między innymi o cyfryzacji. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. O cyfryzacji też już rozmawiałam kilkukrotnie. No i generalnie raczej, jeśli chodzi o sam proces cyfryzacji, to myślę, że też są takie pozytywne opinie, pozytywne przekonanie. Mamy też ten dowód tak naprawdę Krakowa i Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, co się też pojawiało wielokrotnie już na kanale, było to też wspominane, że odkąd w Krakowie, czyli od początku 2023 roku, pod obywatelskimi inicjatywami uchwałodawczymi można się podpisywać online, cyfrowo, i do tego można też zbierać podpisy w standardowy sposób, to ta inicjatywa cieszy się dużo większą popularnością, dużo więcej jej wpływa. Tak naprawdę tak średnio jedna co miesiąc, co dwa pojawia się, no a wcześniej tak naprawdę wiemy z przypadku też w ogóle innych gmin, że pomimo, że tych podpisów wymaganych jest pewnie w miarę łatwo zebrać, zwłaszcza, że maksymalna liczba to 300 tych podpisów, która jest wymagana, to jeśli ta procedura nie jest ułatwiona poprzez cyfryzację, to już to nie jest tak powszechne narzędzie, bo jednak wymaga też na pewno wielu zasobów, żeby stać i zbierać te podpisy, więc cyfryzacja ma na pewno wiele pozytywnych oblicz,
o co konkretnie pytano tutaj w tym badaniu, jakie są wnioski z tego? Tak, ja myślę, że gdzieś tam reprezentatywne jest to, o czym mówisz, to odczucie, że zbieranie podpisów jest jak najbardziej w porządku. Jeżeli robi się to online, to oczywiście wiele ułatwia. I to Polacy, czy respondenci, pytanie przez nas, popierają. Problem pojawia się, gdy mówimy o aktach głosowania, tak? Znaczy mówimy o głosowaniu w wyborach czy o referendach. Tam, co ciekawe, i w pytaniu o referendum, i w pytaniu o wybory było dokładnie tyle samo przeciwników, co zwolenników. Tak się zdaje, że jest to kwestia pewnej jednak wagowania, to znaczy, że wybory czy nawet głosowanie w referendum jednak jawi się jako coś poważniejszego niż podpisy pod uchwałą, która, która nie jest na tyle, nie ma takiego wpływu, przynajmniej tak w ogólnym obiegu się o tym myśli, że nie ma takiego wpływu na życie czy na rzeczywistość społeczną jak wybory. Tak? Wybory to jest akt, który było, nie było postrzegany jako dosyć doniosły. Tak, to też jakby pozostaje ta cała kwestia potem organizacji, bo jeśli mielibyśmy organizować jakieś głosowanie, ale referendalne czy wybory w formie także cyfrowej, to jest to masa tak naprawdę głosów oddanych w tym samym czasie z różnych miejsc jakby w Polsce. Pytanie, jak też wtedy miałoby to wyglądać? Czy można głosować z domu? Jak wyglądałaby weryfikacja? Jak wyglądałoby to głosowanie stacjonarne? Czy wtedy też można by było głosować online tylko na jakimś sprzęcie? Więc rodzi się jakby szereg pytań, a w przypadku jakby zbierania podpisów pod różnymi inicjatywami, które mają jednak jakiś okres, a nie są tylko jedną konkretną datą, że ten czas jest wydłużony, to wtedy nie mamy najczęściej takiego jednego piku, że 70% wyborców idzie nagle do urn w przeciągu 12-14 godzin, tylko jest to rozłożone czasami nawet na kilka miesięcy i wtedy jakby wiadomo, że ta procedura się sprawdza, bo mamy to przetestowane, czy to tak na podstawie, jak mówiliśmy o tej inicjatywie uchwałodawczej, czy pod petycjami można się podpisywać online i to działa, czy można głosować pod budżetem obywatelskim, więc myślę, że tu też na pewno spory wpływ jest tego, że Polacy, w ogóle jakby społeczeństwo, przetestowało już jaką metodę, więc ona nie jest dla nich obca i intuicyjnie mogą wiedzieć, że skoro budżet obywatelski online się sprawdza, to inicjatywa uchwałodawcza też można to zaimplementować, zwłaszcza, że w innym mieście też się sprawdza. Nie mamy takich doświadczeń z tymi wyborami, które trwałyby jednego dnia, więc też pewnie to wpływa na opinię, właśnie na też wyniki badań. Tak, znaczy myślę, że to też jawiłoby się w społeczeństwie jako jakieś tam pole jednak do fałszerstw, tak? Znaczy, tak. Nie chciałbym oczywiście szerzyć teorii spiskowych, chociaż internet może być postrzegany jako coś takiego nieodgadnionego do końca, jako przestrzeń, która w jakiś sposób jest wykluczająca tak, dla ludzi, którzy się urodzili w epoce przed internetem, przed komputerami, przed smartfonami, którzy nie są tak, że użyję kolokwializmu, oblatani w te wszystkie technologie. I jakby trzeba to uszanować, znaczy to nie jest tak, że trzeba wszystkich na siłę zmuszać do ochoczego popierania cyfryzacji. Natomiast stawiam tezę, że im kolejne roczniki przyzwyczajone do życia w cyfrowej rzeczywistości będą wchodziły na rynek polityczny, tym jednak ten stosunek będzie się zmieniał i pewnie w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym sprawdzimy, jak to działa tak naprawdę, tak? I w którym zbierzemy pierwsze doświadczenia. Tak jak zebraliśmy na przykład teraz doświadczenie z głosowaniem referendalnym w dniu wyborów. Tak, tak. Czyli też po prostu praktyka będzie pokazywała, czy niektóre rozwiązania się sprawdzają, bo też pamiętajmy, że nie ma sensu ustalać prawa jakby na zawsze, tylko też przez to, że świat się zmienia, technologia się zmienia, cały czas musimy dostosowywać państwo i naszą chęć uczestnictwa, partycypowania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji bezpośredniej do tego. Jakby nie jesteśmy w stanie zaimplementować rozwiązań jeden do jednego z demokracji bezpośredniej w Atenach, bo wtedy chociażby ja bym była wykluczona jako kobieta z głosowania, ale możemy jakby przyjmować jakby te idee i je dostosowywać do bieżącej sytuacji. Dokładnie tak, dokładnie tak. I też to jest taka ogólnoludzka chyba zasada, że na doświadczeniach i ewentualnych błędach się uczymy.
Czego jeszcze jakby dotyczyły te badania? Czy jeszcze są jakieś wnioski, które z nich wyciągnąłeś? Pewno jeszcze rozmawialiśmy o Unii Europejskiej i tutaj stosunek, bym powiedział, jest dosyć zniuansowany, to znaczy nie ma entuzjastycznego poparcia na przykład dla referendum w sprawie przekazania kompetencji. W sprawie przekazywania kompetencji organom międzynarodowym. No i oczywiście jest to pewnie jakieś tam pokłosie politycznych podziałów z tym związanych, że jednak pewne formacje polityczne są wyraźnie kojarzone z proeuropejskim nastawieniem, a inne z wyraźnie antyeuropejskim nastawieniem. No i pewnie te emocje przekładają się gdzieś tam na odpowiedź właśnie na pytania o referendum. Niemniej oczywiście tu też tak jak w przypadku tego odrzucania ustaw w referendum i w przypadku referendów lokalnych, nawet sceptycy generalnie poszliby zagłosować. Gdyby już takie referendum było rozpisane, to część sceptyków uznałaby, że no skoro zostaliśmy jako naród, jako suweren wezwani do głosowania, no to naszym obowiązkiem jest jednak się stawić i zagłosować. Jest to też w takim razie konsekwencja tego, co widzimy, czyli rosnąca frekwencja już od kilku lat w Polsce w przypadku różnych głosowań, bo to też się przekłada na rosnącą świadomość obywateli, na rosnącą chęć współuczestnictwa i faktyczne współuczestnictwo w różnych decyzjach, więc to też chyba jest taka logiczna, właśnie składa się na taką logiczną całość, że chcemy się wypowiadać, chcemy współdecydować. Tak, no to jest też, gdybym miał gdzieś tam na zakończenie jakiś jeden wniosek z tego wszystkiego wysnuć, no to na pewno, że tak, że Polacy chcą współdecydować, chcą być podmiotowi i między innymi właśnie bezpośrednio demokratyczne mechanizmy nie są im w tym kontekście obce. No i myślę, że tym jednak pozytywnym akcentem bardzo będziemy kończyć rozmowę. Tobie bardzo dziękuję. Również bardzo dziękuję. Spotkanie, a Was zachęcam w takim razie do zapoznania się z wynikami tych badań i wyciągania własnych jakby wniosków na ten temat, bo myślę, że można tutaj jeszcze dyskutować bardzo jakby szeroko i długo, jak to będzie wyglądało. Możemy też potem dywagować, analizować, jak może Polska wyglądać w przyszłości. Miejmy nadzieję, że w takim razie będzie też to zależało od nas, jako od obywateli, obywatelek, bo tak jak te badania wskazują, tak jak też mówisz, chcemy współdecydować. Dokładnie tak. I z tą myślą Państwa zostawiam. A z tej strony mówili do Was Agata Kępa i Rok Zygmunt. Do zobaczenia.